10 największych kompromitacji reprezentacji Polski. Polska-Meksyk. 13. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej miały się odbyć w 1986 roku w Meksyku. Było to miejsce zastępcze, gdyż Kolumbia wycofała się z organizacji turnieju. Startowały 24 drużyny, w tym oczywiście Polska. Wcześniej jednak Polacy spotkali się z gospodarzami w meczu towarzyskim. Był to 5 lutego 1985 roku. Mecz został rozegrany oczywiście na terenie Azteków. Mecz zakończył się wynikiem aż 5-0 i była to wręcz olbrzymia porażka, jeśli chodzi o reprezentację Polski. Na szczęście Polacy awansowali na Mistrzostwa Świata w 1986 roku z miejsca pierwszego. A później, zajmując trzecie miejsce w grupie F, przeszli do fazy pucharowej, gdzie niestety ulegli 4-0 Brazylii. Na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w 1992 roku reprezentacja Polski niestety nie pojechała. Odpadła w fazie grupowej. Co ciekawe, mistrzostwa te zwyciężyła Dania, która eliminacji również nie przeszła, ale trafiła na mistrzostwa jako zastępstwo. Po zakończeniu owych eliminacji Polska pojechała na zgrupowanie do krajów Bliskiego Wschodu. Tam rozegrała dwa mecze towarzyskie, jeden z Egiptem, drugi z Kuwejtem. I tutaj właśnie chodzi o mecz z Egiptem. W trakcie nieco ponad 30 minut gry biało-czerwoni stracili 4 bramki z reprezentacji, która wtedy nie była nawet w czołówce najlepszych drużyn Afryki. Polska-Egipt 0-4. Kwalifikacje do Mistrzostwa Europy w 1996 roku rozpoczęły się 20 kwietnia 1994 roku. 47 drużyn zostało podzielonych na 8 grup. Wszystkie drużyny każdej grupy zagrały ze sobą po 2 mecze w systemie każdy z każdym, mecz i rewanż. Do turnieju głównego zakwalifikowały się zwycięzcy grup. W ostatnim spotkaniu kwalifikacji do Mistrzostwa Europy 9-6 Polacy nie mieli już szans na awans, który wcześniej wywalczyły drużyny Rumunii i Francji. Biało-czerwoni grali jedynie o zachowanie twarzy. 15 listopada 1995 roku Polacy spotkali się z Azerbejdżanem. Bezbramkowy remis dla euroazjatyckiej reprezentacji był prawdziwym sukcesem, zaś dla Polaków niewiarygodnie ciężką porażką. Po tym meczu pracę z kadrą zakończył selekcjoner Henryk Apostel. W 1996 roku Polska wzięła udział w towarzyskim turnieju Carlsberg Cup w Hongkongu. Rywalem Polaków była Japonia, ówczesny obrońca tytułu najlepszej drużyny Azji, który jednak nie liczył się w światowym futbolu. Polacy oczywiście przegrali i to aż 5-0. Porażka bolała tym bardziej, że był to debiut nowego opiekuna biało-czerwonych. Okazało się, że przygoda Stachurskiego z reprezentacją trwała zaledwie 4 mecze, w których Polacy nie potrafili odnieść żadnego zwycięstwa. Jego następcą został Antoni Piechniczek. W eliminacjach do finałów Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 1998 roku we Francji w strefie UEFA wziął udział 49 reprezentacji narodowych. Zespoły zostały podzielone oczywiście na 9 grup. Polska trafiła do grupy drugiej. Anglia, Włochy, Gruzja i Mołdawia byli naszymi przeciwnikami. Prowadzona przez Janusza Wójcika reprezentacja 11 października 1997 roku pojechała do Tbilisi na kończące zmagania grupy drugiej. I tam właśnie doszło do meczu z Gruzją, która pierwszy mecz z Polakami przegrała aż 4-1. Miał to być dla obu zespołów mecz pocieszenia, gdyż pewne wyższych miejsc były już Włochy i Anglia. Trzeba oczywiście pamiętać, że Gruzja nie stanowiła reprezentacji z najwyższej półki. Polacy zagrali jednak poniżej oczekiwań i wysoko przegrali ze znacznie niżej notowanym przeciwnikiem. Wynik 3-0. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w 2002 roku zostały rozegrane w Korei Południowej i w Japonii. Polska
trafiła do grupy z gospodarzem turnieju, Koreą Południową, która zajęła pierwsze miejsce w grupie D. Na drugim wylądowały Stany Zjednoczone, zaś z turnieju odpadła Portugalia i Polska. No cóż, bywa. Po tym nieudanym turnieju Jerzego Engela zastąpił Zbigniew Boniek. Jego krótka przygoda w roli selekcjonera okazała się niewypałem, a w pamięci polskich kibiców zapadł mecz przede wszystkim z Łotwą. Polska dała się ograć 1-0 i w taki sposób Łotwa wywalczyła sensacyjny awans na Euro 2004, jak do tej pory jedyny w swojej historii. Ten wynik uznano w kraju za blamasz, a Boniek poprowadził kadrę jeszcze tylko w dwóch spotkaniach towarzyskich, po których odszedł ze stanowiska. Mimo że później Polacy wygrali jeszcze kilka meczów eliminacyjnych, bezpośrednia konfrontacja z Łotwą zadecydowała, że to właśnie zawodnicy z małego nadbałtyckiego kraju wystąpili w barażach kosztem biało-czerwonych. Nadchodziły kwalifikacje do Mistrzostw Świata w Niemczech. 18 sierpnia 2004 roku na ulicy Bułgarskiej w Poznaniu w meczu towarzyskim spotkała się Polska i Dania. Podopieczni Pawła Janasa mieli spotkać się z przedstawicielami tego północnego kraju. Próba generalna została spektakularnie oblana, choć jak się okazało, kubeł zimnej wody wylany na głowę naszych kadrowiczów pomógł później w meczach o stawkę, w których biało-czerwoni nie zawiedli i poza spotkaniami z Anglią wygrali wszystkie starcia grupowe. Z Duńczykami honorowego gola strzelił Maciej Żurawski, to była jedyna bramka strzelona przez Polaków. Mecz zakończył się wynikiem 5-1. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w 2008 roku odbywały się w Austrii i w Szwajcarii. Wcześniej oczywiście odbyły się eliminacje, w których to z grupy A na turniej awansowała Polska i Portugalia. Odpadły Serbia, Finlandia, Belgia, Kazachstan, Armenia i Azerbejdżan. Oczywiście wielki występ Polaków, jednakże w meczach eliminacyjnych, które zakończyły się ostatecznie pierwszym historycznym awansem do europejskiego czempionatu, Polacy doznali dwóch porażek, ale żadnej z faworytem grupy. Podobieczni Leo Benhakera wyszli obronną ręką zarówno w starciach z Portugalią, jak i Belgią oraz Serbią, a musieli uznać wyższość Finlandii oraz, uwaga, Armenii. Przegrany mecz ze Skandynawami był sporego kalibru niespodzianką. Polska-Finlandia 3-1. Wobec braku kwalifikacji na mundial w Republice Południowej Afryki reprezentacja Polski miała prawie 3 lata, aby odpowiednio przygotować się do Mistrzostw Europy w 2012 roku, które odbyły się oczywiście w Polsce i na Ukrainie. Najpoważniejszym testem dla biało-czerwonych miał być ówczesny mistrz Europy, a jak się później okazało, najlepszy zespół globu, a więc Hiszpania. Mecz ten pokazał, jak bardzo odstaje, przynajmniej w tamtym czasie, polska piłka od piłki światowej. Hiszpania-Polska w meczu towarzyskim 6-0. 25 marca 2011 roku, chwila przed rozpoczęciem Euro 2012, no i kolejny mecz towarzyski rozegrany w Kownie. Litwa, Polska, podobieczni Franciszka Smudy zaprezentowali tego dnia fatalną dyspozycję i w pełni zasłużenie przegrali mecz, który dodatkowo rozgrywany był w trudnych warunkach atmosferycznych i na koszmarnie przygotowanym boisku. Po serii 6 meczów biało-czerwonych bez porażki wydawało się, że wszystko zaczyna iść w dobrym kierunku i możemy rywalizować w Mistrzostwach Europy. Niestety okazało się, że Litwini bezlitośnie obnażyli nasze słabości i Litwa pokonała Polskę 2-0. Dodatkowo był jeszcze jeden skandal, a chodzi tutaj oczywiście o zachowanie polskich pseudokibiców, którzy dokonali sporych zniszczeń na litewskim stadionie oraz wdali się w bójkę z policją. A jakże inaczej? Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na kanał Światowa Historia, gdzie możecie posłuchać o innych historycznych wydarzeniach. Trzymajcie się, cześć!